Na wrocławskim Szczepinie kilka miesięcy temu rozpoczęto nową inwestycję budowlaną. Entuzjazm inwestora spotkał się ze zdenerwowaniem mieszkańców, którzy ze względu na ogrodzenie terenu budowy nie mają gdzie parkować. Postanowili więc stanowczo zaprotestować. Proszę panią, nie ma miejsca. Nie może podjechać ani karetka, ani straż, nie, bo jest zablokowane. Gdybyście państwo przyszli rano, to normalnie tam jest, nie ma miejsca do garażowania. Nie ma miejsca do garażowania. I w związku z tym jest sytuacja taka, że ludzie starsi, którzy tutaj mieszkają, płacą OC i mają prawo zawieźć chorą żonę do szpitala, mają prawo zawieźć do lekarza, do tego. Nie, bo nie ma możliwości garażowania, więc w związku z tym trzeba dodatkowo zamawiać taksówkę. My nie mamy miejsc na parkowanie, chodzenie, niebezpieczeństwo jest, a tu taka budowa to jest troszeczkę niepoważne. Czyli ktoś, kto zadecydował, to nie ma pojęcia, jak tu wygląda teren. Pracownicy budowy nie powinni parkować w wolnych miejscach. Ja to obserwuję, że on przyjeżdża na 5:30 do 6:00, on se wjeżdża, ja po nim wyjeżdżam i gdzie? Na dach mu? Mnie nie interesuje, że on ma samochód. Niech stawi do siebie. Ale tam jest tyle miejsc, no możesz sobie zaparkować, gdzie se życzy. Postanowiono zorganizować zebranie i grupę w mediach społecznościowych, aby poprawić sytuację mieszkańców. No, staramy się coś zrobić tutaj na rzecz mieszkańców Szczepina i jakby naszą też rzecz jako mieszkańcy, ponieważ inwestor zajął bardzo dużą część pasa. Tutaj jakby z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest coraz mniej miejsc parkingowych. Mamy nową inwestycję tutaj. Został wybudowany budynek tam, który zajął bardzo dużo miejsc parkingowych, który tam ludzie, mieszkańcy tej okolicy stawali. Teraz inwestor, tak jak widać, zajął cały pas praktycznie, gdzie mieści się spokojnie z 20 samochodów, no a ci ludzie gdzieś się muszą pomieścić. Zazwyczaj jest tak, że organizacja ruchu zastępczego jest realizowana etapami. Zapewne w tym zakresie przy tej inwestycji sytuacja wygląda podobnie. Natomiast o szczegółach, w jaki sposób będzie realizowana inwestycja, w jaki wchodzimy etap prac, no tutaj powinien wypowiedzieć się już inwestor. Natomiast jeżeli chodzi o gminę Wrocław i Wydział Inżynierii Miejskiej, tutaj zawsze dbamy o to, aby ta organizacja ruchu, tak jak powiedziałam, przede wszystkim uwzględniała nie tylko potrzeby inwestora i zakres inwestycji, ale też to bezpieczeństwo pieszych, tak, i mieszkańców. Inwestorem jest firma Archicom, która słynie z wielu nowoczesnych inwestycji na terenie Wrocławia. Możemy powiedzieć, że jest to uciążliwe jedynie tymczasowo. Przygotujemy dla okolicznych mieszkańców harmonogram, w jakim ten pas będzie wyłączany z możliwości ruchu. No, chcemy po prostu jak najlepiej z tą lokalną społecznością żyć. Trzeba pamiętać oczywiście o tym, że mówimy tutaj o za chwilę ciężkim sprzęcie, które rzeczywiście w tej chwili jeszcze nie jest obecne na budowie. Trwają w tej chwili przygotowania, natomiast rzeczą dość naturalną w przypadku tego typu inwestycji jest to, że plac, teren zabezpiecza się na kilka tygodni przed rozpoczęciem budów czy robót budowlanych. W tym przypadku kilka tygodni zmieniło się w 4 miesiące. Według Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta budowa ma potrwać do przyszłego roku. Uważamy, że to miejsce zostało zajęte niesłusznie, tak? Jest tutaj dużo miejsca, które inwestor może wykorzystać na to, żeby swój sprzęt umieścić, i zajęcie aż tak dużej przestrzeni według nas jest totalnie niezasadne i dlatego staramy się coś z tym zrobić, tak? Nie mówimy, że jakby musi to być poprawione, tylko że chcemy, żeby była konsultacja społeczna, żeby ludzie też się obudzili, zobaczyli, że jakby jesteśmy tutaj razem wszyscy, a Urząd Miasta wydał decyzję, nie patrząc tak naprawdę na naszą opinię, na to, jaki to będzie wpływ miało na mieszkańców tego osiedla. Echo 24, Agata Sibilak.